Szanowni słuchacze, nazywam się Urszula Zarywska i witam na kanale Dawki Grozy. Dzisiaj zaprezentujemy Wam opowiadanie z gatunku weird fiction. Spodziewajcie się też odrobiny gore. Przypominam, że treści, które prezentujemy na kanale, są fikcją literacką, przeznaczoną dla dorosłej i dojrzałej widowni. A teraz, skoro zostaliście poinformowani, zapraszam na słuchowisko. Komin w poszukiwaniu matkobójczyni. Moja przyjaciółka zaginęła. Początkowo poczułam ulgę, bo potrafiła być natrętna w swoich próbach zmieniania mnie, ale teraz ogarnął mnie lodowaty strach. Zupełnie jakbym straciła część samej siebie. Wiedziałam, że muszę ją odnaleźć. Stałam przed wejściem do galerii sztuki i kuliłam się w sobie. Marzłam mimo grubych rajstop, wełnianej czapki i niemodnej, ale za to porządnej kurtki. Zima była paskudna. Niczym nie różniła się od bardzo późnej jesieni. Zero śniegu, zero kolorów, zero chęci do życia. Galeria sztuki mieściła się w zwykłym budynku przy ulicy, w środku szarego miasta. Wciśnięta była między oddział banku a salon telefonii komórkowej. Wyróżniała się na ich tle swoją przeciętnością. Wejście do banku oklejono fototapetą przedstawiającą uśmiechniętych ludzi. Cieszyli się, że dostali kredyt. Salon natomiast znajdował się za wielką szybą i przechodzień widział wnętrze oraz pracujących tam ludzi. Siedzieli w marynarkach i modnych sweterkach. Musiało być im ciepło. Chciałam wejść do galerii, ale się zawahałam. Ludzie kręcący się po chodniku mieli do załatwienia jakieś ważne sprawy. Tylko ja, jak głupia, przybyłam tutaj z zamiarem wejścia do galerii sztuki. We wtorek rano. W dzień, kiedy wszyscy normalni mają coś do załatwienia. Zbliżyłam twarz do witryny, za którą pracowali ci od telefonów komórkowych. Nie zwrócili na mnie uwagi. Zobaczyłam na szkle własne odbicie. Brązowe, nijakie oczy, niepomalowana twarz i brzydkie okulary. Gdyby nie one, byłoby widać jeszcze wory pod oczami. Nie spałam już drugi dzień. Czekałam, aż ona wróci. Może wreszcie spełniła swoje groźby i zostawiła mnie na zawsze. Ostatnio wściekała się, kiedy ustawiłam na Tinderze nie to zdjęcie, które ona mi doradziła, ale na tamtym, niby lepszym, przypominałam bardziej ją niż siebie. Wkrótce na ulicy zrobiło się pusto. Odkleiłam się od szyby i niezauważona przez nikogo weszłam do galerii sztuki. Wąski, słabo oświetlony korytarz prowadził w dół do piwnicy. Dopiero w podziemiach zaczynała się wystawa. Przeżyłam pozytywne zaskoczenie, zwłaszcza wobec niepozornego wejścia. Oto przede mną znajdował się labirynt pokoi, mniejszych i większych, a na wszystkich ścianach wisiały obrazy. Motywem przewodnim były rośliny wiosną i latem. Kiedy ujrzałam te wszystkie malowane słoneczniki, krokusy, magnolie, łąki pełne mleczy i pola pszenicy, aż zrobiło mi się ciepło na sercu. Choć w końcu okazało się, że pokoi wcale nie jest tak wiele, jak początkowo sądziłam, eksponatów było aż nadto. Potrafiłam stać pół godziny przy jednej ścianie. Potem oglądałam obrazy mniej dokładnie, ponieważ nie wystarczyłoby mi czasu na wszystko.
Obrazy prezentowały różne style malarskie, ale łączyło je jedno – pogodna atmosfera i ciepłe barwy. Można było zatonąć w kwiecistej wiośnie i gorącym lecie, gdyby nie piwniczny zapach i sufit, z którego w niektórych miejscach wystawały kable oraz rury. Czasem coś nimi płynęło i niestety wyobrażałam sobie, jak ktoś piętro wyżej spuszcza wodę w ubikacji. Natrafiłam w galerii na pewien pokoik, który nie pasował do pozostałych. Na jego widok rozbolał mnie brzuch, choć równie dobrze mógł to być zbieg okoliczności, ponieważ regularnie cierpiałam na dolegliwości żołądkowe. Pokoik odgrodzono od całej reszty materiałową wstęgą, a przy wejściu siedziała zasuszona staruszka. Kiedy się zbliżyłam, wstała z krzesła i wyjaśniła mi, że do tej części wystawy nie wolno wchodzić. Byłam zbyt nieśmiała, żeby zapytać dlaczego, ale kobieta i tak mi wszystko wyjaśniła. Eksponaty, które się tam znajdowały, dopiero czekały na swoją premierę. Eksponaty? Widziałam w zasadzie dwa. Pierwszym był niemożliwy do zidentyfikowania, leżący na stoliku i nakryty kawałkiem materiału obiekt. Niemalże wszystko odnośnie do tego przedmiotu było niejasne. Nie mogłam określić nawet, czy obiekt się porusza, czy też nie. Materiał okrywający tę rzecz był nieokreślonego koloru i faktury. Raz to coś wydawało mi się niewielkie, a po chwili rosło, choć nigdy nie określiłabym tego czegoś jako duże. W końcu cały czas spoczywało na stoliku pod przykryciem. Ostatecznie jednak obiekt ów wydał mi się nieciekawy. Po prostu. Rzeźba czy instalacja? Nieważne. Zawsze bardziej interesowały mnie obrazy. Właśnie obraz okazał się drugim i ostatnim eksponatem w tym oddzielonym od reszty galerii pokoju. Coś złapało mnie za żołądek. Zupełnie jakbym miała tam kłębek nerwów i niepokoju i w momencie ujrzenia obrazu kłębek urósł i obrócił się parę razy. Kłębek nerwów, kłębek niepokoju, kłębek, 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 kłębek. Wewnątrz obrazu ujrzałam postać. Była malutka, ledwo dostrzegalna. Znajdowała się w oddali. Szła w stronę monumentalnej i jednocześnie surowej konstrukcji. Nie mogłam się powstrzymać i zbliżyłam się do obrazu na tyle, na ile pozwalała mi na to materiałowa wstęga. Zasuszona staruszka początkowo się oburzyła, ale poruszyło ją moje zaciekawienie i pozwoliła mi popatrzeć dłużej. Obraz, a może fotografia, trudno orzec, różnił się od pozostałych eksponatów galerii atmosferą. Była ona smutna, groźna i równocześnie doniosła. Jeśli chodzi o kolorystykę, dominowały odcienie szarości. Nie widziałam już żadnej postaci. Może tylko mi się wydawało? Teraz odróżniałam jedynie trzy elementy. Nieruchome niebo z obojętnymi chmurami, ziemię oraz wyrastający z niej słup albo wieżę. Konstrukcja miała regularne kształty i wydawała się bardzo wysoka. Wyrastała z ziemi, jakby była jej częścią, ale musiała zostać stworzona w sposób sztuczny, ręką człowieka albo kogoś jeszcze gorszego. A może było na odwrót? Może to ziemia wyrastała z tej fatalistycznej wieży? Pod obrazem widniał napis Death Chimney, not proud, the worst death. He grew up crying. He will die in silence. Cautionary. Staruszka wyjaśniła mi, że to interpretacja artysty, który namalował obraz. Zaskoczona własną śmiałością zapytałam o tego artystę.
Kobieta nie wiedziała, kim był, albo nie chciała mi powiedzieć. Ostatecznie wyszłam z galerii, nie znalazłszy mojej przyjaciółki. Odnalazłam ją we śnie. Znajdowała się w oddali, ale skądś wiedziałam, że to ona. Brnęła przez surowy krajobraz. Przedzierała się przez szare powietrze, które nie było ani czyste, ani zanieczyszczone. Na niebie wisiały chmury. Również one wymykały się jednoznacznej interpretacji. Wszystko w tym śnie zdawało się równocześnie dobre i złe, czyste i zbrukane, jasne oraz ciemne. Jak to możliwe? Wiedziałam od razu. Mój sen ukazywał rzeczywistość w najdoskonalszej formie. Wszystko, co przeciwstawne, jest przecież stroną tej samej monety. W moim śnie najwidoczniej uległa ona stopieniu i z każdej strony dało się dostrzec awers i rewers. Nie od razu zorientowałam się, że jestem wewnątrz tamtego obrazu. Krajobraz się zgadzał, ale pomimo swojej dziwaczności był na tyle nijaki, że dopiero kiedy ujrzałam wieżę, zdałam sobie ze wszystkiego sprawę. Moja przyjaciółka brnęła w stronę wieży. Słup, monument, komin. Po co ona tam idzie? Zadawałam sobie pytanie. Ruszyłam jej śladem. Miałam nadzieję, że dogonię ją, zanim dotrze do komina. Żaden dym się z niego nie wydobywał. O tym, że można było tę konstrukcję określić mianem komina, wiedziałam tylko dlatego, że artysta podpisał dzieło jako Death Chimney. Bałam się tej konstrukcji. I w zasadzie na tym polegał mój sen. Nie byłoby w nim nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że sen nawiedzał mnie każdej nocy. Zaczynał się i kończył tak samo. Goniłam moją przyjaciółkę, ale ona zawsze docierała do budowli przede mną. Ja bałam się wejść do środka, więc się budziłam. Wkrótce nabrałam pewnej wprawy i starałam się biec szybciej. Rozpoczynałam pogoń od razu, nie tracąc czasu na zorientowanie się w sytuacji, jak to miało miejsce za pierwszym razem. Niestety, wszystkie moje wysiłki okazywały się daremne. Najbardziej zbliżyłam się do przyjaciółki na odległość 100 metrów. Wtedy komin wypełniał większość mojego pola widzenia w poziomie i całe pole widzenia w pionie. Był przytłaczający. Zdawało mi się, że czuję jego ciężar w postaci spotęgowanego ciśnienia, o ile coś takiego było w ogóle możliwe. Minęły 2 tygodnie, a moja przyjaciółka wciąż nie wróciła. Przez ten czas widywałam ją tylko we śnie i to jedynie jej plecy. Koszmar nawiedzał mnie każdej doby, może poza tym jednym wyjątkiem, kiedy pewnej nocy wcale nie spałam z powodu bólu brzucha. Zima wciąż prezentowała swoje nijakie, paskudne oblicze. Musiałam znowu zobaczyć ten obraz. Nie we śnie, ale na żywo. Dlatego ponownie wybrałam się do galerii. Niestety, tym razem w ogóle nie odnalazłam tamtego małego pokoiku. Całą godzinę kręciłam się w kółko, zbierając się na odwagę, żeby zapytać starowinkę. Kiedy wreszcie się przemogłam, doznałam zawodu. Kobieta musiała cierpieć na demencję, ponieważ bez wahania odpowiedziała mi, że takiego obrazu nigdy tutaj nie mieli. Brak mojej przyjaciółki doskwierał mi tak bardzo, że nie przyjęłam tego tłumaczenia. Oczywiście nie wchodziłam w polemikę,
Opuściłam galerię, ale zamiast wrócić do domu, postanowiłam okrążyć budynek. Przeczucie mnie nie myliło. Znalazłam ten obraz. Gnił wciśnięty między ścianę a kontener na śmieci na niewielkim placu z tyłu budynku. Oburzyło mnie, że ktokolwiek mógł w ten sposób potraktować czyjeś dzieło. Zabrałam go ze sobą do domu. Spędzałam zimowe wieczory samotnie, przy żółtym świetle lampki nocnej i z kubkiem zielonej herbaty w ręce. Wpatrywałam się w obraz i szukałam w nim mojej przyjaciółki, nadaremnie. Ale kiedy zasypiałam, niezawodnie spotykałam ją we śnie. Ganiałam za nią, nie mogąc się zbliżyć nawet na tyle, żeby musnąć palcami jej rozpuszczonych, błyszczących włosów. Krzyczałam do niej, błagałam, żeby się zatrzymała, ale ona nie słyszała albo nie słuchała. Kiedy nadeszła końcówka stycznia, coś się zmieniło. Obraz stał się inny. Początkowo nie potrafiłam stwierdzić, co konkretnie się zmieniło. To działo się stopniowo i tak subtelnie, że nawet osoba bardzo bystra miałaby problem. Ja dodatkowo szukałam nie tam, gdzie trzeba. Czując całą sobą, że zachodziły zmiany, wypatrywałam ich w samym obrazie. Liczyłam chmury na niebie. Przyglądałam się, czy z komina nie zaczyna się wydobywać dym i tym podobne. Ale wreszcie odkryłam, w czym rzecz. Stało się to przez przypadek, kiedy chciałam przenieść obraz z mojego pokoju, gdzie spałam, do przedpokoju, gdzie było więcej miejsca. Obraz fizycznie się powiększył. Urósł wzdłuż i wszerz. Co do tego nie było wątpliwości. Już kiedy zabrałam go ze śmietnika i przyniosłam do pokoju, miałam trudności z manewrowaniem przez drzwi, a teraz wyniesienie go z powrotem zdało mi się wręcz karkołomne. Jego powiększanie się było procesem. W każdej chwili rósł o ułamek milimetra, aż po jakimś czasie stało się to zauważalne. Na myśl o tym rozbolał mnie brzuch. Ostatecznie obraz pozostał w moim pokoju. Oglądałam go, zanim szłam spać. I to on był pierwszą rzeczą, jaką widziałam zaraz po przebudzeniu się. Dni mijały, a ja coraz więcej czasu poświęcałam na przyglądanie się malowidłu. Zdawało mi się, że wraz z powiększaniem się stawało się wyraźniejsze, bardziej podobne do fotografii niż obrazu. Kunszt artysty, który stworzył to dzieło, musiał być ogromny. Zastanawiałam się, czy nie poprosić kogoś o wsparcie albo chociaż o ocenę tego, co się działo, żeby potwierdził, że nie zwariowałam. Dosyć szybko odrzuciłam ten pomysł. Po pierwsze, jedyna osoba, którą mogłam poprosić o pomoc, zaginęła. A po drugie, moja relacja z tym obrazem stała się bardzo osobista. Może nawet intymna? Wkrótce obraz stał się tak duży, że nie dałoby się go wynieść przez drzwi wejściowe, nawet gdyby mi ktoś pomógł. Cała ta sytuacja już niedługo miała przyjąć dużo bardziej przerażający i krwawy obrót. Pewnego mroźnego poranka obudziłam się i natychmiast doznałam uczucia obezwładniającego dyskomfortu. Obraz był tak duży, że uniemożliwiał mi opuszczenie pokoju. Zostałam odcięta od kuchni, łazienki i drzwi wejściowych. Tak zwany death chimney uwięził mnie, całkowicie odgradzając od świata. A przecież mogłam się tego spodziewać.
Ostatnio musiałam się przeciskać, kiedy chciałam wejść do pokoju albo z niego wyjść. Skoro wiedziałam, że do tego dojdzie, to dlaczego nie zorganizowałam sobie sypialni gdzie indziej? Może liczyłam na to, że przyparta do muru będę musiała przedrzeć się przez płótno, tym samym niszcząc dzieło? Ale teraz nie było to możliwe. Sceneria pomiędzy ramami nabrała nowej głębi. Stała się bardziej niż fotorealistyczna. Poczułam, jak kłębek obraca się w moich trzewiach. Nerwy, niepokój. Kłębek nerwów i kłębek niepokoju. To, co widziałam w obrazie, było tak realne, że nie miałam wątpliwości. Przedstawiało rzeczywistość. Stanęłam przed wyborem. Próbować wydostać się przez okno na ulicę albo wsadzić rękę do obrazu i zobaczyć, co się stanie. Szłam po brutalnie twardym podłożu. Miałam wrażenie, że jeśli się przewrócę, połamię obie ręce, a w przypadku uderzenia głową roztrzaskam swoją czaszkę. Powietrze tutaj miało smak sadzy, choć na pierwszy rzut oka nie było zanieczyszczone. Przyjaciółki nie widziałam, ale za to stał on. Komin. Ostatni raz obejrzałam się za siebie. Na nieprzejednanie twardej ziemi leżał obraz przedstawiający mój pokój. Ujrzałam niepościelone łóżko z pasami bezpieczeństwa, okno i kubek po herbacie. Nie miałam wątpliwości, że nie mogę tędy wrócić do siebie. Choć widoczek wiernie odwzorował pomieszczenie, w którym spędzałam najwięcej czasu, daleko mu było do fotorealistycznego stylu komina śmierci. Przygryzłam wargi i ruszyłam w jedynym logicznym kierunku. Kiedy stanęłam u stóp konstrukcji, skuliłam się i zamknęłam oczy. Oto doznałam totalnego przytłoczenia. Monument był tak ciężki, tak ogromny i w tak pełnym stopniu zagarnął całą przestrzeń, że uwierzyłam w brak wszystkiego innego. Nie pamiętam, jak długo to trwało. W końcu udźwignęłam się i postanowiłam wejść do środka. Normalnie, przez drzwi. To, co zastałam wewnątrz, zaskoczyło mnie. Spodziewałam się ujrzeć ogromną spalarnię przemysłową, nieczynną, bo z komina jak zawsze nie wydobywał się dym. Podejrzewałam też, że moim oczom ukaże się spirala schodów prowadzących na samą górę. Zamiast tego natrafiłam na moją przyjaciółkę. Natychmiast po wejściu do środka, bez błądzenia wewnątrz monumentu, ganiania za nią i błagania, żeby się zatrzymała. Stała raptem kilka kroków ode mnie i uśmiechała się tajemniczo, jak to ona miała w zwyczaju. Ucieszyłam się, bo wyglądała, jak zawsze, świetnie. Nie wiem, jak ona to robiła, ale malowała oczy w ten sposób, że wydawały się dużo większe niż w rzeczywistości. Jej lśniące włosy opadały na ramiona i odsłonięty dekolt. W prawej ręce trzymała jednocześnie szklaneczkę z jakimś trunkiem i cygaretkę. Tę ostatnią po chwili wzięła w lewą rękę i uniosła do ust. Wielkiego zamiłowania do używek i ogólnie dosyć swobodnego stylu życia nigdy u niej nie akceptowałam. Była pewna siebie do granic bezczelności. Ubierała się gustownie, ale w mojej opinii zbyt wyzywająco. Takich szpilek, w jakich przede mną stała, nigdy bym się nie odważyła założyć.
Kiedy nacieszyłam się widokiem mojej przyjaciółki, dostrzegłam niewielki stoliczek. Stał pośrodku między nami, a na nim, pod przykryciem z nieokreślonego materiału i nieokreślonej barwy, leżał obiekt. Ja zawsze bardziej lubiłam malowidła niż instalacje czy rzeźby, ale moja przyjaciółka na odwrót. Chciałam jej zrobić przyjemność, zwłaszcza po tak długiej rozłące, więc równocześnie z nią zaczęłam zbliżać się do obiektu. Na chwilę przed ściągnięciem nakrycia poczułam kłębek obrzydzenia w moim brzuchu. Przyjaciółka miała to samo. Bóle brzucha to jedna rzecz, która nas łączyła. Potem równocześnie odkryłyśmy materiał i ujrzałyśmy to, co znajdowało się na stole. Najpierw przeszły mnie ciarki i chciałam krzyczeć ze strachu, ale potem ogarnął mnie gniew. Głowa zasuszonej staruszki, tej suki, która mnie ograniczała i ukryła przede mną obraz, wciąż się poruszała. Mieliła bezzębną szczęką i patrzyła zdezorientowana. Pewnie szukała reszty swojego ciała. Nie mogła wiedzieć, że ono leży poszarpane w wannie. Poszarpane, bo ja i moja przyjaciółka nie miałyśmy siły fizycznej potrzebnej do pocięcia całego truchła. Już dekapitacja była wielkim wyczynem, ale głowa tej wiedźmy wciąż zaciekle pracowała żuchwą, a jej oczy rzucały nienawistne i przerażone spojrzenia. Powstrzymałam ten wzrok, zatapiając paznokcie kciuków głęboko w tkankę. Głowa szamotała się, chlapiąc posoką z nierówno przeciętej szyi, a ja wbijałam palce, drapałam i świdrowałam, jakbym chciała w ten sposób dotrzeć do mózgu. Żeby paskudztwo przestało się ślizgać, moja przyjaciółka je przytrzymała. Mimo że czasem się kłóciłyśmy, w takich chwilach mogłam na nią liczyć. Wyciągnęłam do niej zakrwawioną dłoń i ona uczyniła to samo. Dotknęłyśmy się koniuszkami palców, ale zamiast ciepła poczułam zimną, szklaną powierzchnię. Wiem, że po tym, co zrobiłam, nigdy mnie nie wypuścicie. Czyn ten jest równoznacznie ohydny, co okrutny. Po tym czasie w zamknięciu zrozumiałam też, że moje zachowanie było nieadekwatne w stosunku do winy zasuszonej staruszki. Gdybym tylko mogła cofnąć czas. Nie będę już prosić was o, jak to nazywacie, ponowną ewaluację mojego stanu, bo wiem, że zaufania społecznego nie można tak po prostu odzyskać. Pogodziłam się z moim losem. Ale chcę was błagać tylko o jedno. Ona jest niewinna. Wypuśćcie moją przyjaciółkę. Nazywam się Edward Duch. Oczywiście jest to pseudonim, pod którym piszę dla różnych magazynów okultystycznych i innych szukających taniej sensacji pisemek i witryn internetowych. Cała moja twórczość to fabrykowanie strasznych opowieści i sprzedawanie ich pod szyldem prawdziwych historii. Oczywiście nie wymyślam wszystkiego od zera. Zazwyczaj szukam różnych doniesień o zbrodniach i wypadkach, które wydarzyły się naprawdę, a potem dorabiam do nich otoczkę grozy. Nie jestem kreatywny.
zawsze opisuje, że nieszczęście wydarzyło się, bo ktoś wywoływał duchy. Ot cała moja twórczość. Sam nie wierzę w zjawiska paranormalne. Poprawka. Jeszcze do niedawna w nie nie wierzyłem. Chodzi o wyznanie kobiety, które właśnie poznaliście. Moje zainteresowanie tym tematem zaczęło się tak samo jak zawsze. Usłyszałem o zabójstwie, zebrałem parę faktów i zamierzałem opisać całość jako efekt opętania spowodowanego nieudanym seansem spirytystycznym. Ale skończyło się tak, że w ogóle nie zrobię z tego historii, bo zwyczajnie boję się bardziej zagłębiać w temat. Dla zainteresowanych przedstawiam suche fakty i dwie teorie. Otóż kobieta, której nazwiska nie przytoczę, zamordowała matkę, z którą mieszkały we dwójkę i prowadziły galerię sztuki. Powodem były różnice zdań, kłótnie i tym podobne. Tragedia rodzinna, jak ich wiele. Pierwsza teoria, ta oficjalna, składa wszystko na karb zaburzeń psychicznych, połączonych z wyjątkowo purytańskim wychowaniem, jakie swojej córce zapewniła matka. Indywidualizm i chęć rozrywek były długo tłumione przez córkę, aż w końcu pewnego razu jej nienawiść do matki osiągnęła punkt kulminacyjny. Druga teoria jest bardziej niepokojąca. Usłyszałem ją od tej samej osoby, która za niemałą kwotę udostępniła mi owe wyznanie matkobójczyni. Pewne elementy są takie same. Córka musiała tłumić rozrywkową stronę swojej natury, ponieważ jej zaborcza matka była fanatycznie religijna. Tutaj również mamy do czynienia z całkowitą zależnością materialną córki od matki. Zasadniczą różnicą jest obraz przedstawiający tzw. komin śmierci. Ponoć problemy psychiczne córki zaczęły się właśnie od ujrzenia tego obrazu. Malowidło nią zawładnęło i wydobyło na wierzch wszystkie smutki, krzywdy oraz najgorsze, nieuświadomione pragnienia. W tym pragnienia pozbycia się rodzicielki. Dlaczego w ogóle dałem wiarę tym bzdurom, że niby patrzenie w obraz może pomieszać komuś w głowie i doprowadzić go do czynów, z których potem nie będzie dumny? Dlatego w ramach prywatnego śledztwa włamałem się do tej galerii i odnalazłem obraz. Ujrzałem go. Teraz miałem przeróżne myśli. Zastanawiam się nawet, czy nie wyprowadzić się z domu na jakiś czas, odsunąć się od domowników. Mimo że obraz widziałem tylko raz, coraz częściej czuję, jak w moim wnętrzu rośnie dziwaczny kłębek nerwów i niepokoju. Kłębek nerwów, kłębek niepokoju, kłębek, 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 kłębek. Wysłuchali Państwo opowiadania Komin w poszukiwaniu matkobójczyni autorstwa R.G. Sawickiego. Czytała Urszula Zarywska i Witek z kanału Horror Ziom. Odcinek zmontował Przemysław Jóźwicki, który wkrótce wróci do roli prowadzącego i lektora. Grafiki dla kanału i odcinka stworzył Arkadiusz Haratym, a obraz Komin Śmierci, będący inspiracją dla opowiadania, stworzył Sebastian Marszałek. Jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Ten odcinek jest chroniony prawami autorskimi. Zasady odnośnie do kopiowania znajdziecie w opisie odcinka. Kolejny odcinek już w następną pełnię księżyca. A tymczasem życzę Wam spokojnych snów.